Welcome to the Sepang International Circuit, where the cars are already on the grid as we gear up to start the main event. Unless you've been living under a rock, you might have seen reports of Nico Rosberg claiming he's going to win this weekend's race. Well, he was so confident he was claiming victory long before we arrived. Securing pole position for today's race, though, means he's very likely to be following up on those bold claims. After yesterday's qualifying performance, I think he has every chance of going on to win today. He really was a cut above the rest of the field, and if he brings the same level of speed, he shouldn't have any problems winning the race. Lewis Hamilton described the win last time out as one of the best of his career. With the strength of that Mercedes this season, he has the perfect tool at his disposal to get more race wins. Siema, z tej strony Michael, zapraszam Was na drugą rundę mistrzostw F1 2015. Przed nami Grand Prix Malezji i do tego wyścigu wystartujemy z drugiej pozycji. Lepszy tylko okazał się Nico Rosberg, to właśnie on zdobył pole position. Za nami Lewis Hamilton, no tutaj w końcówce była ciekawa rywalizacja z kierowcami Mercedesa w kwalifikacjach, ale teraz przejdźmy już do startu. No i wystartowali. Podobnie jak w pierwszym wyścigu, nie najlepiej ruszyliśmy. Hamilton już jest przed nami, Felipe Massa również. Spróbujemy po zewnętrznej w pierwszym zakręcie. Delikatny kontakt z Felipe Massą. Massa w ogóle jedzie na tej twardszej mieszance. Pewnie za wielu kierowców na taką strategię się nie zdecydowało. Przed nami dwójka kierowców Mercedesa, no jak najszybciej będziemy chcieli się przebić na tą drugą pozycję z powrotem. Hamilton troszkę za szeroko, próbuje to wykorzystać. Zmieścimy się po jego prawej stronie. A i teraz delikatnie wypchnąłem Lewisa z toru jazdy i Kimi wjechał w Lewisa. Kimi się obraca, wypada z toru. Kolejny raz Kimi, bardzo pechowy początek wyścigu. W Australii przecież też już na pierwszym okrążeniu musiał zjeżdżać do alei serwisowej, żeby zmienić przednie skrzydło, a teraz obraca się. Co prawda teraz to było chyba bardziej z jego winy, bo on po prostu wjechał w Lewisa. No i niestety, no pech naszego kolegi z zespołu. I to jest kolejna strata punktów, jest daleko, jak widzicie na minimapce. Ciekawe, co uda mu się jeszcze z tego zrobić, czy cokolwiek, chociaż punkt zdobyć. A my będziemy chcieli dogonić Nico Rosberga i powalczyć tutaj o zwycięstwo. Tak jak to Sebastian Vettel w 2015 roku zrobił, bo tutaj właśnie na tym torze, w tym samym sezonie odniósł pierwsze zwycięstwo z Ferrari. Ale na razie to musimy uważać bardziej na Felipe Massę i Lewisa Hamiltona, którzy są za nami, bo oni są zdecydowanie bliżej nas niż my Nico Rosberga. No i zapowiadają nam deszcz za 10 minut, lekki deszcz. Za 10 minut to może być jakieś 6-7 okrążeń, także to powinna być końcówka wyścigu. Ma być lekki deszcz, także może będzie jazda na slickach do końca mimo wszystko, mimo tych lekkich opadów. No zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać.
No nie mogę się coś do Nico Rosberga zbytnio zbliżyć. Ta przewaga jego utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie, a czasami delikatnie wzrasta. A teraz mamy już pierwszego kierowcę w alei serwisowej. Jest to Lewis Hamilton. Bardzo szybko zjechał Brytyjczyk do alei serwisowej. No jestem zdziwiony. Czy tu jakieś dziwne strategie na dwa pit stopy, albo jakieś uszkodzenia po prostu, ale czy tam doszło do jakiegoś kontaktu między Massą a Hamiltonem? No chyba nie. Teraz pora na nasz zjazd do alei serwisowej, tak jak był on zaplanowany od początku. Zjeżdża również tam za nami Felipe Massa i jeszcze ktoś, ale no nie wiem kto to jest. Nico Rosberg jeszcze na torze pozostał. Może chociaż troszkę uda się go podciąć. Podciąć w tym sensie, że odrobić trochę czasu do niego, zjeżdżając wcześniej jedno okrążenie, bo wiadomo, no nie wyjedziemy przed nim na pewno. Jestem bardzo ciekawy, gdzie jest Lewis Hamilton, bo mimo że zjechał no, dwa okrążenia wcześniej niż my i Felipe Massa, to mimo wszystko nie udało mu się podciąć Felipe Massy, jeżeli to jest on tuż za Brazylijczykiem na tej minimapce. Wydaje mi się, że to może być Lewis Hamilton. No ciekawa strategia naprawdę u Brytyjczyka. No przyciemniło nam się teraz trochę nad torem, także możemy się tych opadów spodziewać. Pytanie kiedy? Nico Rosberg oczywiście cały czas na prowadzeniu. Jak skończymy ten pierwszy sektor, to zobaczymy jaka teraz jest nasza strata do, możemy powiedzieć, naszego rodaka. No i nasza strata do Nico wynosi 2,5 sekundy. No mam nadzieję, że uda się tutaj szybko odrobić jeszcze troszkę czasu. No my mamy już trochę te opony bardziej dogrzane. No i spróbujemy go teraz tutaj dogonić jeszcze. No w tej sekcji akurat jesteśmy szybsi, chyba najszybsi z całej stawki. Ale potem w trzecim sektorze niestety trochę tracę. No i mamy pierwsze krople deszczu, troszkę szybciej niż się spodziewałem. Myślałem, że gdzieś tak na 10 okrążeniu zacznie padać. Zaczęło już na 8. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Good levels of grip for the next few laps at least.
grabs mix 3, he's going to attack. Okay, be careful on those slicks. These conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. Hamilton's losing a second a lap to you. He's dropping behind. No, w tych warunkach na tle rywali jesteśmy naprawdę szybcy. Przed chwilą inżynier nas poinformował, że byliśmy o sekundę szybsi od Lewisa Hamiltona. No i zbliżamy się też do Nico Rosberga, co dobrze widać na tych czasach, na różnicy, która nam się przed chwilą wyświetliła. Także dobrze nam idzie w slickach na mokrym. Teraz te szybkie łuki, które są naszym dużym atutem. No i widać na pierwszy rzut oka, że bardzo mocno się do Nico Rosberga zbliżamy. DRS jeszcze dostępny, a więc możemy z niego korzystać. Jesteśmy już naprawdę blisko Nico Rosberga. No i Nico zjeżdża do alei serwisowej po Intery. My zostajemy jeszcze na torze. I to daje mi trochę refleksji do zastanowienia się. Chyba też sobie zjedziemy. Jednak te warunki się troszkę pogorszyły. Znaczy troszkę, dosyć mocno się pogorszyły i chyba warto jednak zmienić te opony. No zobaczymy, jak będzie na Interach to wyglądać, czy Nico nie będzie od nas szybszy znowu. Chociaż w Australii przecież był cały deszczowy wyścig, no i nasze tempo wyglądało naprawdę dobrze i jechaliśmy po zwycięstwo do momentu, aż nas właśnie Nico Rosberg nie rozwalił. Ale teraz spróbujemy mu się zrewanżować. Oczywiście nie tym, że go rozwalimy, tylko w czystej rywalizacji na torze. No i cała stawka nam też zjechała do alei serwisowej, także no już są to warunki zdecydowanie na Intery. Chyba... no to byłby bardzo duży błąd jednak, gdybym został. Mógłbym mieć potem problemy. No teraz to nawet doszło do kontaktu, tak blisko byliśmy Nico Rosberga. No i teraz gdzieś tutaj musimy zrobić atak, no bo jesteśmy naprawdę blisko, nie możemy już dłużej się za nim trzymać, za długo jechać za nim wolniej. Co prawda przewaga nasza jest bezpieczna nad trzecią pozycją, ale
wolałbym go jak najszybciej wyprzedzić Nico Rosberga, bo no może zabraknąć później czasu. Teraz sędziowie zdecydowali się wyłączyć DRS. I jest atak na Nico Rosberga, wciskamy mu się po prawej stronie i obejmujemy prowadzenie w Grand Prix Malezji na 3 okrążenia przed końcem. Próbuje Nico odzyskać prowadzenie, ale bronimy się tutaj. Teraz mam nadzieję, że uda się trochę odjechać w tych szybkich łukach. Ale no nie odpuszcza Nico, myślałem, że mu odskoczymy momentalnie, a on się cały czas trzyma blisko nas. Jeszcze 2 okrążenia, jeszcze tyle musimy wytrzymać, aby dowieść pierwsze zwycięstwo dla Ferrari. No cały czas trzeba uważać, bo Nico jest na tyle blisko, że może nas w każdym momencie zaatakować i też nasz mały błąd wystarczy, żeby on wrócił na to prowadzenie. I będzie atak Rosberga do ostatniego zakrętu. Ale co on robi? Zjeżdża do alei serwisowej Nico Rosberg. Oni chyba, znaczy on zjeżdża po łety. Ale jego kolega z zespołu również Lewis Hamilton. No co prawda warunki już chyba są na te opony, bo no jedzie się już naprawdę ciężko na tych interach, no ale przecież to jest ostatnie okrążenie, to jest bezsensowny manewr. No i wszyscy zjeżdżają i tak po te łety. A to oznacza, że my na spokojnie już dowieziemy to zwycięstwo dla Ferrari. Pierwsze zwycięstwo Vettela dla Ferrari miało miejsce właśnie tutaj i w naszej serii z F1 2015 również wydarzy to się na tym torze. No rzuca mocno, naprawdę bardzo ciężkie są te warunki. Także no boty zjechały, ale no było to bezsensowne, bo to już było i tak
ostatnie okrążenie. No i wyjeżdżamy już na prostą startową, przejeżdżamy linię mety i wygrywamy Grand Prix Malezji. Grazie, 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 dai, Forza Ferrari! No musiałem tutaj dać ten słynny komunikat, te radio po tym zwycięstwie pierwszym było świetne. Czasami lubię sobie po prostu tak przesłuchać, bo dla mnie to jest coś pięknego. No i wygrywamy Grand Prix Malezji, Nico Rosberg na pozycji drugiej, trzeci Lewis Hamilton. What a fantastic result for Sebastian Vettel. He's really performed brilliantly today. Yes, definitely. It was a brilliant race and one that you can tell the fans really enjoyed. Well, what a weekend that has been. Please join us next time for another thrilling installment of this Formula One season. No i przechodzimy do klasyfikacji mistrzostw. Lewis Hamilton liderem, 40 punktów na jego koncie. My wskakujemy na drugą pozycję, 31 punktów. Za nami Valtteri Bottas, później Nico Rosberg, który zdobył pierwsze punkty w tym sezonie. Później Massa, Perez, Kwiat, Ricciardo, Eriksson i Verstappen. Tak wygląda pierwsza dziesiątka. 15 kierowców punktowało w tym sezonie. I przechodzimy do klasyfikacji konstruktorów. Oczywiście na czele cały czas Mercedes, drugi Williams, my. Do Williamsa tracimy 5 punktów. No i co, w tym odcinku to byłoby wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i zapraszam na następne materiały z tej serii.